Wow! Panie i panowie, po 3 latach witam was serdecznie z powrotem w Friday Night Funkin'. Pozmieniało się trochę, mianowicie po 3 latach dostaliśmy update, gdzie mamy 3 dodatkowe piosenki. I to w sumie tyle. Ale pokażę wam, o co chodzi. Już wam mówię. Mamy oczywiście na story mode magiczny. Mamy tutaj merch, żebyśmy chcieli kupić jakikolwiek merch z Friday Night Funkin'. Mamy oczywiście nasze kontrolki, nasze opcje. No i tak, mamy dance scroll, mamy notinę, żeby było włączone. Co my tu mamy jeszcze? Debug display, flashing lights. Możemy sobie powłączać, żeby powłączać rzeczy ogólnie. Mamy input offset, to jest fajne, że możemy sobie zsynchronizować faktycznie, jak klikamy do muzyki, żebyśmy nie byli off sync, jeśli chodzi o piosenkę. Już mam wszystko tutaj zrobione. I tak, pokażę wam story mode. Nie będziemy grać go całego. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przechodzę cały story mode, to jest na kanale. Jest playlista w którymś z rogów. Po prawej u góry u was, ale nie wiem, który tu jest u mnie, także szukajcie, bo po prostu w prawej górze się powinno teraz pojawić. Tam możecie zobaczyć, pokonaliśmy właśnie Tankmana na hardzie. Robiliśmy live'y, swetałem funk, jak już młody patrzyliśmy, walczyłem z Tricky, walczyłem z Garcelo, walczyłem z Capim. Z kimś tam chyba jeszcze nawet walczyłem, szczyki walczyłem 2 razy, daj mi się, nie udało jej przejść. Ale okej, okay, panie i panowie, mamy oczywiście tutorial, mamy pierwszy tydzień, czyli oczywiście naszego tatę, znaczy tatę naszej dziewczyny tak naprawdę. Mamy Spooky Kiddy i Monstera, mamy Pico, mamy mamę naszej dziewczyny, mamy ich razem i Monstera po raz drugi w piosence trzeciej Winter Horrorland, którą po prostu uwielbiam. Co my tu jeszcze mamy dalej? W ogóle jest wiele innych rzeczy. Okej, okay, zapakowałem sobie ekspozycję. Mamy tak, mamy Senpaja, mamy Tankmana i mamy właśnie ten tydzień. Kojarzę ich ogólnie, kojarzę tą postać po lewej, ale nie kojarzę tej postaci po prawej. Mi się wydaje, że oni są z Pico School, dlatego, że no jest Pico. Dewdepth. No i oczywiście lorowo, Boyfriend, którym gramy, jest byłym chłopakiem Pico. Jeżeli nie wiecie, kto jest Pico, Pico to była kiedyś maskotka Newgrounds'a, takiej strony internetowej, która bardzo jest znana z właśnie z animacji flashowych. I właśnie Pico był jeden z bohaterów właśnie gier flashowych o nazwie Pico School, gdzie Pico był na lekcji, kurwił się i wystrzelał całą szkołę z dzieci. To było bardzo brutalne, bardzo violent i tak dalej. Były stare czasy, jeśli chodzi o Newgrounds. A teraz nową maskotką Newgrounds jest Tankman już od dłuższego czasu. Chodzimy o Newgrounds, to właśnie jest Tankman na swoim czołgu i fajnie, bo w trzeciej piosence właśnie w Stress pojawia się Tankman razem z Pico. I w sumie zagramy sobie na rozgrzewkę, żebym się rozgrzał, bo nie wiem, co nas czeka w tym... A właśnie, tego wam nie pokazałem. Nie wiem, co mnie czeka w tym weekendzie, no nie? Ale tak, mamy tutaj nasz freeplay cały. Tu się w ogóle kompletnie freeplay pozmieniał. Także i tak sobie zagramy ten freeplay, ponieważ chcę wam pokazać, co się pozmieniało. Tak, tu możemy sobie wybrać piosenki oczywiście, które chcemy. Możemy randomową piosenkę sobie strzelić, możemy tutorial zagrać. I mamy oczywiście easy, normal i hard. Ale mamy też, panie i panowie, uwaga, erect. Yeah! Erect i nightmare. Także Nightmare i Erect się na razie niczym nie różnią, z tego co zdążyłem zauważyć. Nie udało mi się tylko to przejść na Erect. Jak pamiętacie, graliśmy taką modyfikację, która nazywała się Friday Night Funkin' B-Side, gdzie po prostu były remiksy piosenek, które są już w Friday Night Funkin'. No tak naprawdę jakby oni wzięli tą modyfikację B-Side i wsadzili jako Erect i Nightmare Mode. No nie tutaj. Także zagramy sobie na hardzie, zagramy sobie Stress na hardzie. Jak pamiętacie, największy problem miałem ostatnio z Guns, gdzie musiałem 7 podejść robić. Także zobaczymy. 95% crit mam. Let's see. Rozgrzewka. Będzie beka jak umrę, ale tak pewnie będzie. I tak, gram A i S i strzałka w górę i strzałka w prawo. Także no. Jest dobrze, ale to się bardzo szybko skończy, moja dobra pasta. Jak widzicie zresztą, miałem pomyłkę. Ja się gubię, jak jest dużo szczegół na ekranie, to się zaczynam gubić. Ale nie zawsze. Nie pobiję mojego rekordu, ale chcę po prostu pokazać, czym się już jak skończymy jakieś piosenki na freeplayu.
Ja nie jestem najlepszy w takie gry. Nie grałem nigdy w DDR, ale... Coś tam potrafię. Jesus. Jesus. Yes, baby! To jest najcięższa dla mnie sekcja. Bo właśnie przez to. Chryste, panie! Nie będę się jeszcze uczył patronami, a tu nie będę się tego patrona nauczyć tutaj. Jesus! To jest ciężka nuta. Bo tego patronu nie ogarniam. Tak samo jeszcze. To jest ciężkie teraz. Tak. O mój Boże, Federal Funky nie zmienia się. No i tak, mamy nasze wyniki, że mamy Max Combo 59. W sumie tutaj strzałek do kliknięcia było 431. Mi się udało zrobić Sick 267 razy, Good 124, Bad 32, Shit 8 i nie trafiłem w 18 nut. Także nie trafiłem w 18 nut tych strzałek na 431. Pitch please. Jak dla mnie to jest bardzo dobry wynik. No to panie i panowie, jestem ciekaw, czekamy to 3 lata i jestem ciekaw po prostu, co tu będzie. Mamy Darnell, mamy Lead Up i mamy Two Shot. Two Hot. Okej, okay, jak to będą jakieś rzeczy 18+, będę to musiał oczywiście wyblokować. Ale lecimy. Week and one. Czemu Pico pokazał mi faka? Teraz zauważyłem. O, oh, shit. O no. What? Cutscenki normalne są, co jest? Dziecko na smyczy, what the hell? We've been in business. Ona jest z Pico School chyba. Aha, że tata im nakazał, żeby zabić boyfrienda za kasę. A postanowili rapować w zamian za to. I oni się wkurzyli na Pico. On zabił tankmenów. Nie tankmenów, tylko tankmena. I dostali kasy przez Pico. A i teraz chcą zabić Pico. Albo odcięć mu coś. Przynajmniej. O, o. Ona jest chyba z Pico School. Nie mogę sobie skojarzyć. Jakie cutscenki, wow! No taka scenka zajęła 3 lata? Level warning. Strzelić nie? A myślałem, że nie będzie w stanie strzelić. To mu nie pozwoli. Poświadomość jego. Ma głos jak palacz 30-letni. O, o. Jako kogo? Kto będzie biegał? Jako Pico? Tak! No. Okej. Okay. Gramy jako Pico, co? Ale dziwnie. Okej. Okay. Fajny głos. Ja odpaliłem hard? Tak, odpaliłem hard. I tak się pomyliłem. Jakie będą kastenki pomiędzy, jak u Tankmana. No kolego. A mogę mieć 100% tej wierzy piosence. Już się zobaczyłem i zagapiłem. Jesus, okej, okay, nie miałbym mi tak. Fucking hell. Jezu. Ale po prostu dziwię, że gram jako Pico. Bardzo dziwnie. Okej. Okay.
Nie skupiłem się przez chwilę, Jesus. Fucking hell, brother. To było dobre. Okej. Ale fajnie, że wydają fucking wiecie. Jeżeli pamiętacie moją serię oryginalną i moje streamy, to jesteście wyjadaczami tego kanału. W ogóle bez dyskusji. Bo to było bardzo dawno temu. 3 lata temu albo 4? Nie. 3. O, szty, okej. Jesus. Brother, 135 tysięcy punktów. Dają. Okej, będziemy kolejną od razu. Mamy inaczej niż żoną pokazuje. O, dają. O, co mi się dzieje? Halo. A może jakiś odpoczynek czy coś? Jezus. Ja nie jestem w tym gie najlepszy, ale robię co mogę. Chcecie powiedzieć kogoś, kto gra to idealnie, to nie tutaj. To nie powiedzieć na początku w sumie. Jesus Christ. Podaj się, kolego. Fuu, 167 tysięcy punktów. God damn. Boję się trzeciej piosenki. Oj, boję się trzeciej piosenki. O, i są double. Tego się obawiałem. Może nie wydają dubli? Okej. Okej. Okay. O, przyspieszamy. Tu chodź, co? Ale to się bardzo powtarza wszystko. Chciałem, żeby jakoś inaczej trochę. To się może po prostu pozmieniać. Mamy double. O, za wcześnie! O, jak z bitem zajebiście. Ciepina, bo dostaje w pierdol. Pokona mnie, pokona mnie, pokona mnie! O nie! Okej. Okej. Czyli tu piku umieramy, dostawaliśmy tylko blue ballsy, no nie? Okej. Jest ogólnie tutaj pattern na to, który się zmienia. W sensie jest najpierw z lewa na prawo, a potem z prawa na lewo. Coś tego typu. Oh, god damn it. I muszę uważać na to, jak on to rzuca, bo to mi zabiera zdrowia sporo. Teraz się dopiero kapłem. Okej, jak jest efektowa szczoka w lewo, to on tym rzuca. Widzicie, nie ogarniam tego paternu, nie ogarniam tego paternu, nie ogarniam tego paternu. Co z tego?
Nie wiem, czy on jeszcze nie rzuca bombami w trakcie. Oś ty w życiu, to jest ciężkie. Brada, come on. Oj, dostałem bombą. A tak mi dobrze szło. Ominąłem akurat tą strzałkę, która mi bombę wysyłała na way. Na way, na way, na way, na way. Okej. You son of a bitch. A to zajebiście czuć, jak się po prostu obroni z tego. Okej. To mi kompletnie nie poszło, okej. Okay. Again! Ja pierdolę, ty, ja nie ogarniam tego. Tu jestem podgłośnik, co? Nie słyszę bitu. Może wam teraz przebija, nie będę wam teraz przebija, ale sorry. O, nie trafiłem mnie! To jest po mnie. Nie jest po mnie. Kurwa! Trzeba się wkurwiać. No przecież klikam! Najpierw jest lewo, góra, prawo, potem jest prawo, góra, lewo, no kurwa. Jest, pokój się! Jesus! No, złotało mi się, obroniłem się. Ale tylko się już nie obronię. Jesus! Błagam, koniec! Proszę! Skurwysyn, naprawdę! Kurwa, no to była ostatnia nuta już! To była ostatnia nuta! Obroniłem się z tego, ale to zumieram. To mam zdrowia. Jezus. W tym samym miejscu umarłem. Dokładnie w tym samym miejscu. Dlaczego nie trzeba się mylić? Bo najpierw jest tak dużo ich, potem nagle jest patent, taki jak był wcześniej. I potem znowu jest tak dużo. I potem się uspokaja znowu. Matka, tu zjebałem. Matka, jak to zjebałem. Rany. Przed chwilą dwa razy po mi się udało, ale teraz mi się nie udało. Ciekawe. Matko. Nie, się nie nadaje do tego. Nie nadaje się do tego. Elo. Patrzę to na internecie. Nabyłem nową wiedzę.
I jestem ciekaw, czy uda mi się wykorzystać. Pewnie nie. Łop, przypadkowo mi się kliknęło, sorry. Nic to nie dało. No, coś to dało. Tam wpierdol. Jest! Kurwa! Co? Czemu się bijemy? Co to za jakieś PvP Federal Funky? What the hell? Nie widać tych strzałek, bo oni sobie przed tym. Widać, jak te strzałki lecą. I jakie lecą. Nie widać tych strzałek, przysięgam, że ich nie widać. Okej, okay. Już? Błagam, błagam, że to już koniec. Jezus, Christ, oczywiście, że nie. Nie widać tych strzałek. O nie! No jest trudno do kilka szkolenia, strzałek nie widzę. No, halo, nie róbcie tak. Pomocy. O, pomocy, L. Nie, umrę. Zginę, przegram tą bitwę jak nic. Czemu to brzmi jak Undertale? Czy wytłumaczy mi to ktoś? Będziemy tłuc, aż ktoś umrze, czy bo nie rozumiem zbytnio? Jestem za stary na to. Damn! Damn! Uff. Wytrzymaj z oboje! Friends again. Okej. 1695 i nie trafiłem w 108. Syk miałem 1062.
A Max Combo 6.1. Okej, wiecie co? Jestem w stanie się z tym pogodzić. Udało mi się to przejść na hardzie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Miło było. Powiem wam tak. Musiałem zobaczyć po prostu, jak wygląda pattern. I w momencie, w którym zobaczyłem pattern, to mi się udało to przejść. Za pierwszym razem od zobaczenia tego patternu. I tą bitwę udało mi się na końcu przejść za pierwszym razem. Także ja jestem z siebie dumny. Ja jestem z siebie happy. Także panie i panowie, ja mówiłem wiele razy, że będziemy do tej gry wracać, że za każdym razem coś nowego wyjdzie. Także jeżeli będzie kolejny update i coś nowego dodadzą, to oczywiście zobaczycie to na moim kanale. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na cześć i zapraszam was do kolejnych odcinki z Federal Funkin. Trzymajcie się, pa pa!